Czołem, piloci! Z tej strony Rutsrad, czyli komandor Matthias Shallowgrave. Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejny odcinek poradnika totalnego do gry Elite Dangerous. Dzisiaj omówimy sobie podstawy wyposażania naszych statków. Opiszę Wam outfitting i główne statystyki, następnie omówimy sobie klasyfikację modułów, podstawowe zasady wyposażania, później pokrótce opiszę Wam wszystkie moduły i bronie dostępne w grze, na koniec wspomnę o stronie Coriolis i dam Wam mały pro tip, jeżeli chodzi o sprzedaż naszych statków. Bez zbędnych słów zapraszam więc na dzisiejszy odcinek. Nasze statki możemy wyposażyć w dowolnym porcie orbitalnym, outpoście lub bazie planetarnej, która posiada czy też oferuje usługę outfittingu. Znajdziemy ją tutaj w głównym menu usług stacji, po prawej stronie. Po wejściu w outfitting z lewej strony zobaczymy rodzaje modułów, które możemy na nasz statek założyć. I są to od góry hardpoints, czyli bronie, utility mounts, czyli moduły użytkowe, core internal, czyli moduły podstawowe, niezbędne do tego, aby nasz statek w ogóle funkcjonował, moduły opcjonalne oraz livery, czyli całą kosmetykę, skórki na statek, malowania, jakieś dekale, naklejki, nazwę statku, ID i tego typu rzeczy. Poniżej mamy jeszcze opcję Stored Modules i to jest lokalny magazyn na moduły na tej konkretnej stacji. Tutaj możemy sobie wrzucić moduły, których obecnie nie używamy, a które chcemy może sobie zostawić do wykorzystania na innym statku albo do wykorzystania na później. I po zadokowaniu na innej stacji, jeżeli te moduły będziemy chcieli wykorzystać, to musimy sobie je tam najpierw przetransportować, co oczywiście kosztuje określoną kwotę pieniędzy i zajmuje pewien czas. Poniżej tej listy mamy podstawowe statystyki naszego statku i od góry idąc mamy integrity, czyli integralność naszego statku. Jeżeli ona spadnie do zera, to wytrzymałość naszego kadłuba spada o 30%, czyli nasz kadłub będzie mógł otrzymać o 30% mniej obrażeń, zanim nasz statek wybuchnie. Także warto dbać o integralność, warto ją naprawiać przy każdej możliwej okazji. Dodatkową informacją niech będzie to, że koszt naprawy integralności rośnie proporcjonalnie do stopnia ubytku. To znaczy im mniej integralności, tym większy proporcjonalnie jest koszt jej naprawy. Także naprawdę warto tą integralność przy każdej wizycie na stacji naprawiać. Integralność możemy naprawić wchodząc tutaj w opcję Advanced Maintenance pod outfittingiem. I mamy ją tutaj pokazaną po prawej stronie na górze. Klikając ten przycisk możemy sobie naszą integralność naprawić. W każdym razie wracając do naszych statystyk, pod integralnością mamy maksymalną prędkość naszego statku podaną w metrach na sekundę. Poniżej mamy maksymalną prędkość przy użyciu dopalacza i na samym dole mamy podaną masę całkowitą naszego statku wyrażoną w trzech liczbach. Pierwsza z nich oznacza masę obecną. Druga oznacza masę maksymalną możliwą do osiągnięcia po wypełnieniu ładowni do pełna i zatankowaniu naszego zbiornika paliwa. I trzecia liczba oznacza to, jak dużą masę są w stanie udźwignąć obecnie zamontowane silniki naszego statku. W środkowej części ekranu mamy podaną ilość energii, jaką produkuje elektrownia zamontowana na naszym statku. To jest wyrażone w megawatach. Poniżej Retracted oznacza ilość energii, którą pobierają wszystkie moduły podczas kiedy bronie są schowane. I wartość Deployed oznacza właśnie ile pobierają wszystkie moduły podczas kiedy bronie są wysunięte. Jak widzimy tutaj, po wysunięciu naszych broni moduły pobierają więcej energii niż jest w stanie wyprodukować nasza elektrownia. Tą różnicę właśnie mamy podaną tutaj i to nie jest jeszcze tragedia, to jest 0,57 MW więcej, natomiast to oznacza, że niektóre moduły będziemy musieli po wysunięciu broni wyłączyć. I o tym będę Wam mówił przy opisywaniu zarządzania właśnie energią. To będzie chyba kolejny odcinek w ogóle tego poradnika, także jeżeli jesteście tym tematem zainteresowani, to czekajcie na kolejny odcinek i tam Wam właśnie to wszystko będę wyjaśniał. Natomiast poniżej tej całej statystyki energetycznej mamy podany zasięg naszego statku, zasięg skoku czy też zasięg naszego napędu FSD. No i tutaj mamy znowu to rozłożone na trzy liczby. Pierwsza z nich oznacza zasięg minimalny, to znaczy
Na taką odległość nasz statek będzie mógł skoczyć po wypełnieniu ładowni towarami i po zatankowaniu go do pełna. Tutaj mamy podaną obecną wielkość naszego skoku przy obecnym stanie paliwa i zapełnienia ładowni. I ostatnia liczba oznacza maksymalny zasięg, jaki jesteśmy w stanie wycisnąć z naszego statku przy całkowicie pustej ładowni i niemal pustym zbiorniku paliwa. I z prawej strony ekranu mamy podany nasz obecny stan konta oraz koszt ubezpieczenia. Insurance cost to jest koszt ubezpieczenia naszego statku i to jest bardzo ważna liczba. Ta liczba oznacza kwotę, jaką będziecie musieli zapłacić za wykup waszego statku, kiedy zostanie on zniszczony. Jeżeli nie macie na koncie takiej kwoty, oznacza to powrót do początkowego statku lub jakiegoś innego, jeżeli macie jakieś inne statki gdzieś skitrane po stacjach. Natomiast w każdym razie chodzi o to, że jeżeli nie jesteście w stanie uiścić takiej kwoty po tym, jak wasz statek zostanie zniszczony, to tracicie go całkowicie, włącznie ze wszystkimi modułami, które na nim macie zainstalowane, włącznie ze wszystkimi ulepszeniami od inżynierów i tego typu rzeczami. Oczywiście rzeczy takie jak skórki, malowania, tamte naklejki, to wszystko zostaje, bo to się kupuje za prawdziwe pieniądze w sklepie Frontiera. Także te rzeczy oczywiście zostają na waszym koncie, natomiast to wszystko, co zdobyliście w grze, po prostu w tym statku razem z tym statkiem przepada. I naprawdę to jest jedna z podstawowych, jeżeli w ogóle nie podstawowa zasada w Elite Dangerous. Nigdy, przenigdy nie latajcie statkiem, na którego wykup was nie stać, bo wielu pilotów przekonało się na własnej skórze, jak bolesna jest całkowita strata statku, na który pracowało się na przykład kilka miesięcy, żeby go sobie kupić i przez jeden głupi błąd, bo na przykład kupujemy statek, nie zostawiając sobie wystarczającej ilości gotówki na jego wykup i robimy błąd, przywalamy w ścianę stacji albo rozbijamy się o planetę, albo niszczy nas jakiś pirat i tracimy ten wypracowany statek raz na zawsze. Także pamiętajcie jeszcze raz, nigdy, przenigdy nie latajcie statkiem, na którego wykup was nie stać. Teraz omówimy sobie klasyfikację modułów. Moduły są opisane dwoma wskaźnikami. Pierwszy z nich to rozmiar, oznaczony cyferką. I drugi z nich to klasa modułu, od A do E, oznaczona właśnie tutaj literką. Co one oznaczają? Rozmiar to po prostu wielkość modułu, który możemy zamontować w danym slocie. Jak widzicie tutaj po lewej stronie, w ogóle sobie wszedłem w moduły opcjonalne, żeby wam tutaj pokazać, o co w tym chodzi. I tu widzimy po lewej stronie mamy listę wszystkich slotów na moduły dostępnych na moim statku. Te liczby właśnie oznaczają wielkość danego slotu i do danego slotu wchodzi właśnie moduł tej wielkości lub niższej. To znaczy na przykład do siódemki możemy włożyć moduł rozmiaru 6, 5, 4, 3 i tak dalej. Natomiast na przykład do, no tutaj widzimy na samym dole mamy piątkę, do slotu wielkości 5 modułu o rozmiarze 6 lub 7 już nie wsadzimy. Na tym generalnie polega rozmiar modułu, nie ma w tym jakiejś wielkiej filozofii. Ten rozmiar jest oznaczony również takimi kropeczkami tutaj. Tymi samymi kropkami są oznaczone dostępne wielkości modułów danego typu w sklepie. Zaraz zresztą wam to pokażę. Tu widzimy, że na przykład cargo racki, czyli kontenery na towar, są dostępne w rozmiarach od 1 do 6, natomiast na przykład FSD Interdictor już tylko w rozmiarach od 1 do 4. Także te kropeczki właśnie oznaczają dany rozmiar modułu. Natomiast wracając do tej klasy, może jeszcze zanim zacznę, to mała dygresja. Widzicie, że tutaj jakby to, co ja nazywam rozmiarem, w grze jest opisane właśnie jako klasa. Natomiast to, co ja nazywam klasą, czyli jakby jakość modułu jest opiczy, no trudno to nazwać jakością. Tutaj to się nazywa rating, czyli właśnie jakość. To jest rating A, czyli właśnie no jakość A. Natomiast ja bym nie nazwał tego jakością, ponieważ nie zawsze moduł B, C czy D jest gorszy od modułu klasy A. To właśnie wszystko, zaraz wam o tym będę mówił. Dlatego ja uważam, że to są złe nazwy. Moim zdaniem to się powinno nazywać rozmiar, a to się właśnie powinno nazywać klasa. W każdym razie, to co ja nazywam klasą, to są właśnie te literki, natomiast to co w grze się nazywa klasą, to dla mnie jest po prostu rozmiar. O co chodzi z tymi klasami? Moduły, które możemy zamontować na naszych statkach, dzielą się na 5 klas, od A do E, a przynajmniej większość tych modułów.
są bowiem wyjątki od tej reguły. Każda z tych klas, tutaj widzimy je po lewej stronie, mamy A, B, C, D, E. Każda z tych klas ma swoje plusy i minusy. Każdy nowo zakupiony statek wyposażony jest z defaultu w moduły klasy E, czyli najtańsze i najgorsze, jeżeli chodzi o wydajność. Co nie znaczy, że są one bezużyteczne, bo wbrew pozorom każda klasa ma tak naprawdę swoje zastosowanie. I teraz właśnie opiszę wam te wszystkie klasy i podam kilka przykładów ich zastosowania. W takim ogólnym rozrachunku moduły klasy E są najtańsze, ale też i najgorsze. Moduły klasy D charakteryzują się najmniejszą masą. Moduły klasy C mają najlepszy wskaźnik jakości do masy do ceny. Moduły klasy B są bardzo ciężkie, ale zarówno bardzo dobrze opancerzone. Natomiast moduły klasy A są najlepsze wydajnościowo, ale również koszmarnie drogie. No tu widzimy, że różnica między powiedzmy klasą C a klasą B wynosi tam 23 miliony, natomiast różnica między klasą B a klasą A już wynosi prawie 70 milionów kredytów, także to jest naprawdę spory koszt. Podstawowym pytaniem podczas wyposażania naszego statku powinno być, do czego ma on służyć. To jest naprawdę, w ogóle zanim zaczniecie wyposażać statek właśnie w moduły, zastanówcie się, do czego ma on być. Czy ma to być statek do walki, do eksploracji, do górnictwa, do przemieszczania się szybkiego po zamieszkałej przestrzeni, a może do cichego szmuglowania towarów. Od tej odpowiedzi właśnie będzie zależeć wybór modułów, które będziemy na naszym statku montować. I tak jak wspomniałem na początku, każda klasa ma swoje zastosowanie i swoją niszę. Wielu graczy pewnie powie wam, że to bzdura i trzeba brać tylko moduły klasy D, bo mają małą masę, lub moduły A ze względu na wydajność, ale pamiętajcie, że w Elite nie ma jedynie słusznych rozwiązań i ta gra naprawdę pozwala na sporo kombinacji, jeżeli chodzi naprawdę o każdy aspekt tej gry, szczególnie właśnie jeżeli chodzi o wyposażanie statków. W zależności od zastosowania naszego statku może nam zależeć na mocnym opancerzeniu danego modułu lub niskiej emisji cieplnej, a może nie śmierdzimy groszem i po prostu nie stać nas na moduły klasy A, a klasa D ma znowu zbyt niską wydajność na nasze potrzeby. Przyjrzyjmy się teraz zastosowaniom poszczególnych klas. Tak jak mówiłem, klasa E jest zdecydowanie najmniej użyteczna. Słaba wydajność, słabe opancerzenie, no mogłoby się wydawać, że to śmieciowe moduły. Klasa E charakteryzuje się jednak bardzo niskim poborem mocy oraz niską emisją ciepła. Czasami niektóre moduły z klasy E dobrze sprawdzają się więc w statkach przemytników, gdzie zależy nam na przykład na tym, aby nie przeskanowała nas policja oraz na tym, żebyśmy mogli jak najdłużej latać w tak zwanym silent running, czyli takim cloak mode, gdzie inne statki nie mogą nas zalokować jako celu, a więc nie mogą nas również przeskanować. Może mamy jakąś intratną trasę szmuglerską, albo specjalizujemy się w przemędzaniu nielegalnych pasażerów na stacje kosmiczne, a jednocześnie nie zależy nam na dużym skoku, mocnej tarczy, czy też zasięgu skanera. Warto wtedy zastanowić się właśnie nad modułami klasy E. Moduły tej klasy są też najtańsze, co wiąże się z bardzo niskim kosztem ubezpieczenia statku, aczkolwiek tutaj chyba lepiej usprawnić naszą jednostkę, co znacznie zwiększy nasze szanse na przeżycie, niż po prostu liczyć na to, że po zniszczeniu po prostu zapłacimy mało za ubezpieczenie naszego statku. W każdym razie, tak jak wspomniałem, w większości przypadków moduły klasy E są jednak od razu do wymiany na jakąś inną. Moduły klasy D są najbardziej użyteczne dla odkrywców i eksploratorów, którzy udają się na dalekie wyprawy. Przez swoją niską masę moduły tej klasy znacznie poprawiają maksymalny zasięg naszego napędu FSD i w zasadzie każdy dobry statek eksploracyjny powinien mieć większość modułów w tej właśnie klasie. Niska masa nie tylko pozwoli na większy skok, ale też ułatwi podnoszenie się z planet o wysokiej grawitacji, bo kto w swojej karierze pilota próbował kiedyś wystartować anakondą czy katerem z planety z grawitacją 4G czy większą, doskonale wie, o czym mówię. Czasami nie jest to takie łatwe, no i te moduły o niskiej masie właśnie klasy D naprawdę w tym to zadanie ułatwiają. Moduły te klasy też dobrze sprawdzają się w statkach pełniących rolę tzw. taksówki, czyli takich służących się do szybkiego przemieszczania się po zamieszkałej przestrzeni. Moduły klasy C charakteryzują się najlepszym współczynnikiem jakości do masy do ceny. Nie są może jakoś super wydajne, ale też nie sprawią, że zbankrutujemy przy ich zakupie. Jeżeli ledwo wiążemy więc koniec z końcem albo zbieramy na jakiś nowy statek, to właśnie warto pomyśleć o modułach tej właśnie klasy. Statki wyposażone w moduły klasy C operują w przedziale około 15-20% wydajności odpowiedników klasy A, ale koszt wyposażenia takiego statku jest około 50% mniejszy.
ponieważ mają one taką samą masę jak moduły klasy A, są to niezłe moduły zastępcze, jeżeli brakuje nam na przykład kasy na klasę A. W takim sensie, że nie trzeba już później kombinować z optymalną masą, zasięgiem, manewrowością itd. Po prostu po upgrade'ie z klasy C do A zwiększa się wydajność naszego statku, ale zachowuje on taką samą masę jak poprzednio. Moduły z klasy B to najlepiej opancerzone moduły. Dobrze sprawdzają się w statkach, takich czołgach pod Silent Running właśnie, lub na przykład w buildach do walki z Targoidami, z obcymi. Docenić powinni je też handlowcy, którzy latają w bezpiecznych rejonach naszej galaktyki, na przykład ci, którzy biorą udział w community golach, gdzie często narażamy się na ataki ze strony innych graczy. Minusem tych opancerzonych modułów jest niestety spora masa, co oznacza mniejszy zasięg naszego statku, ale często właśnie takie statki po prostu transportuje się do miejsca docelowego, do systemu docelowego i lata się nimi lokalnie. Na pewno nie służą one do przemieszczania się po bańce czy do wypraw na drugi koniec galaktyki, aczkolwiek znam pilotów, którzy, czy też pilota jednego, który właśnie opancerzonym po zęby Ferdalancem udał się do centrum naszej galaktyki, czyli do Sagittariusa i tam polował na bogu ducha winnych eksploratorów. Pozdrawiam komandora Gyokushina z tej strony. Wracając do naszych modułów klasy B. Klasa B świetnie sprawdza się też w przypadku modułów bez masy. Dla przykładu Fuel Scoop, czyli moduł służący do tankowania z atmosfery gwiazd, klasy B jest niewiele gorszy od klasy A, jeżeli chodzi o wydajność, ale jest o wiele lepiej opancerzony i co ważniejsze, o wiele tańszy, co jest na pewno ważne dla wielu początkujących pilotów. Tutaj warto też zwrócić na moduły Shield Cell Bank, które służą do uzupełniania naszej osłony podczas walki. I tutaj moduły klasy B mają o jeden strzał więcej niż moduły klasy A, czy w zasadzie czy wszystkie inne pozostałe klasy. Shield Cell Banki mają po prostu ograniczoną ilość użyć i możemy je użyć tylko kilka razy, dopóki się nie wyczerpią, po czym musimy je później jakby doładować na przydokowaniu na kolejnej stacji. No i ta klasa B ma o jeden strzał więcej, także no tutaj to jest też bardzo ważna informacja dla osób, które z tych cell banków korzystają. Wyjątkiem od tej reguły opancerzenia większego jest moduł Life Support, czyli ten, który jakby produkuje powietrze w naszym kokpicie. Tutaj klasa A ma o dziwo największe integrity, czyli największe opancerzenie. Nawet większe od modułu klasy A, o dziwo. Za tą informację dziękuję bardzo komandorowi Fenelowi Delechia. Idąc dalej, moduły klasy A, tak jak już mówiłem, są to moduły najlepsze wydajnościowo, ale jednocześnie koszmarnie drogie. Jeżeli mamy nadmiar kasy lub nie chcemy bawić się w specjalizowane buildy, to właśnie moduły tej klasy są tak naprawdę najlepszym wyborem. No, wyjątkiem są oczywiście statki eksploracyjne, gdzie zależy nam na jak najmniejszej masie, czyli modułach klasy D. W każdym innym buildzie, jeżeli praktycznie mamy dużo gotówki, to zawsze warto jest jednak zamontować moduły klasy A i nie bawić się w żadne inne klasy. Chyba że tak jak mówiłem, robimy sobie jakiś taki dosyć niekonwencjonalny build. Tak jak mówiłem już wcześniej, podstawowym pytaniem przy wyposażaniu naszego statku powinno być, do czego ma on służyć. Wiele razy widziałem, jak nowi gracze w Elite zadają gdzieś na różnych forach czy Facebookach i tak dalej pytanie typu: kupiłem sobie Pytona, jak mam go wyposażyć? Albo podajcie mi jakiś build na Vipera, albo jak najlepiej wyposażyć moją Kobrę? Na takie pytanie naprawdę nie da się odpowiedzieć jednoznacznie, bo cel, do jakiego ten statek ma służyć, jest naprawdę bardzo ważny, bo od tego będzie zależeć właśnie to, jakie moduły komuś można właśnie polecić. Więc pamiętajcie, żeby dobrze właśnie zastanowić się, do czego ten statek będzie Wam służył. Kiedy już wiemy, do czego nasz statek będzie nam służył, no to możemy sobie spojrzeć na różne klasy modułów, na różne typy modułów i tak dalej. One są tutaj opisane z prawej strony wieloma różnymi statystykami. Nie będę dzisiaj wchodził w szczegóły tych statystyk, omówimy je sobie dokładnie w innych odcinkach, kiedy będę mówił bardziej szczegółowo o różnych aspektach gry w Elite. Będziemy sobie dobierać poszczególne moduły pod konkretny aspekt gry. Natomiast tak ogólnie należy zawsze zwrócić uwagę na, po pierwsze, na integrity. To jest właśnie wytrzymałość naszych modułów. I jeżeli ona spadnie do zera, to dany moduł staje się po prostu bezużyteczny. Jest on po prostu zniszczony. Nie całkowicie, bo można go sobie później naprawić, dokując na jakiejś stacji, ale dopóki tego nie zrobimy, to nie możemy tego modułu już więcej używać. Na przykład, jeżeli ktoś zniszczy nam napęd FSD, jeżeli integrity naszego napędu FSD spadnie do zera, to po pierwsze nie wykonamy żadnego skoku nadprzestrzennego, ani w ogóle nie będziemy mogli wejść do Supercruza. Jeżeli ktoś zniszczy nam trastery, czyli silniki, to po prostu w ogóle już nie będziemy w stanie się poruszać i nasz statek będzie sobie po prostu drwał w przestrzeni bez końca.
Jeżeli ktoś zniszczy nam nasz life support, to zabraknie nam powietrza w kabinie i tak dalej. Także warto zwracać uwagę właśnie na to integrity. Pamiętajmy, że niektóre moduły są na przykład na zewnątrz kadłuba, a niektóre są wewnątrz kadłuba. Na przykład na zewnątrz są oczywiście bronie podczas walki, bo są wysunięte, albo właśnie moduły użytkowe, czyli utilities, montuje się właśnie na zewnątrz kadłuba. No, każdy statek ma z tyłu silniki, które są ogromnym celem dla każdego innego statku, który może nas atakować. Także warto zwracać właśnie na to też uwagę. Pod spodem mamy podaną masę danego modułu, no i masa ma oczywiście bezpośredni wpływ na zasięg skoku naszego statku, na zasięg naszego napędu FSD. Zwróćcie uwagę, co się teraz stanie, kiedy będę przeglądał poszczególne klasy modułów od A do E, tego Power Distributora. Zwróćcie uwagę, jak w zależności od masy zmienia się zasięg skoku naszego statku. No, czyli widzimy, że klasa E ma masę 160 ton i zasięg jest taki, jak mam teraz. Klasa B ma masę już 256 ton i w tym momencie nasz skok zmniejsza się dosyć drastycznie. Z 41 do 30, no może nie tak aż drastycznie, ale jednak zmniejsza się. Klasa C, tak jak mówiłem wcześniej, ma taką samą masę jak klasa A. Ma mniejszą wydajność, jak tutaj widzicie, w środkowej części ekranu te wszystkie wskaźniki są w zasadzie na czerwono, oprócz poboru mocy, energii. Cała reszta jest w zasadzie na czerwono, także no tutaj widzimy te główne statystyki są około 44% mniejsza wydajność tego modułu, natomiast zachowują taką samą masę. No i tak jak mówiłem, różnica w cenie akurat tego modułu jest, tutaj widzimy 20 milionów, co jest dosyć sporym wydatkiem dla początkującego gracza. Dlatego właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, te moduły klasy C właśnie warto sobie brać, jeżeli nie stać was na moduły klasy A. Idąc dalej, moduł klasy D, zobaczcie, ma masę 64 ton, co zwiększa zasięg naszego statku do 45 lat. Porównajmy to sobie z 39 latami świetlnymi przy module klasy B, no i mamy ogromną różnicę w zasięgu skoku naszego statku. Zwróćcie również uwagę, że masa ma jak najbardziej również bezpośredni wpływ na prędkość, którą możemy maksymalną osiągnąć naszym statkiem, tutaj po lewej stronie. No i na koniec mamy moduł klasy E, który waży również tyle samo, co moduł klasy C i klasy A. Natomiast widzimy, że jego wydajność jest o wiele, wiele mniejsza. Tutaj widzieliśmy, że na przykład pojemność tego kapasitora w przypadku silników, osłon i broni spada o 26% aż w stosunku do modułu klasy A. Natomiast przy module klasy C spada tylko o 8% pojemność tego kapasitora. Dlatego też właśnie tak mówiłem, no moduły klasy A są przeważnie, klasy E, przepraszam, są przeważnie bezużyteczne, ale zwróćcie również uwagę na pobór mocy, na przykład, który jest aż o 33% mniejszy, czyli lepszy, bo o wiele mniej mocy nasz statek pobiera w przypadku właśnie dystrybutora klasy E w porównaniu do tego, który mam zamontowany, czyli dystrybutora klasy A. I to są mniej więcej takie główne właśnie zasady wyposażania naszych statków, moi drodzy. Pamiętajcie właśnie o tych, po pierwsze odpowiedzieć sobie na pytanie po co, do czego ten statek ma być i następnie przelećcie sobie wszystkie moduły na liście, które są dostępne. Zróbcie po prostu ewaluację według własnej logiki, czy wam odpowiada takie integrity, czy wam odpowiada skok, który uzyskacie, jeżeli zamontujecie dany moduł, jak się ma wydajność danego modułu w stosunku do obecnie zamontowanego, czy innych, które są dostępne. No i właśnie na tej podstawie musicie sobie jakby wyrobić opinię i po prostu wybrać daną klasę danego modułu, który właśnie sobie tutaj montujecie. No dobra, słuchajcie, znamy już nasze statystyki, wiemy mniej więcej, na jakich zasadach wyposażać nasz statek, wiemy, jak się prezentują różne klasy modułów i w jakich sytuacjach mniej więcej można ich sobie używać. Przyjrzyjmy się teraz wszystkim modułom, które mamy dostępne na naszej liście. Zacznijmy od modułów Core Internal, czyli tych niezbędnych do funkcjonowania naszego statku. Tutaj wszystkie z tych modułów muszą być na statku zamontowane. Żadnego z tych modułów nie możemy po prostu wymontować i zostawić któregoś z tych slotów pustego. Na samej górze mamy bulkheads, czyli grodzie naszego statku.
Innymi słowy, to jest po prostu tak jakby wewnętrzne opancerzenie, czyli to są po prostu, to jest grubość grodzi odgradzających poszczególne pomieszczenia w naszym statku. No i tu widzimy, mamy do wykorzystania lightweight, które w zasadzie nie ważą nic. No tu widzimy, nie ma ten moduł żadnej integrity ani masy. Następnie mamy grodzie typu reactive. Widzimy, że one nam tutaj zwiększają na przykład pancerz naszego statku, jak również odporność na obrażenia kinetyczne i obrażenia wybuchowe, czyli rakiet i min i tego typu rzeczy. Natomiast zmniejszają nam odporność na obrażenia termalne, czyli od na przykład laserów. Idąc dalej, no tutaj mamy różne typy tych grodzi, możemy je sobie wybrać. Mamy jeszcze Mirrored, który ma trochę odwrotną statystykę do Reactive, czyli mamy zwiększoną odporność na Thermal, ale mniejszą na kinetyczne i Explosive. Pancerz militarny, Reinforce i właśnie ten Lightweight, który mam teraz zamontowany. Następnie mamy Power Plant. To jest elektrownia, która produkuje energię niezbędną do funkcjonowania wszystkich innych modułów. Tak jak mówiłem o tym całym wykorzystaniu energii i o zarządzaniu w ogóle tą energią będę Wam mówił w kolejnym odcinku tego poradnika. Natomiast no tu widzimy, że wydajność tej elektrowni jest na poziomie 42 MW. Tyle energii ona jest w stanie wyprodukować. Tą samą wartość mamy podaną tutaj. No i tak jak mówiłem na początku, tutaj mamy podane, ile nasze obecnie zamontowane moduły tej energii będą nam zużywać. Dlatego moim zdaniem przy wyposażeniu statku Power Plant zawsze najlepiej zamontować na samym końcu, bo dopiero kiedy już mamy zamontowane wszystkie inne moduły, dopiero wtedy jesteśmy w stanie powiedzieć dokładnie, ile tej mocy potrzebujemy i wtedy można sobie dobrać odpowiedni Power Plant do naszych potrzeb. Następnie mamy thrustery, czyli silniki naszego statku. No to są te główne silniki z tyłu oraz boczne, rozłożone po całym kadłubie. Od nich zależy oczywiście prędkość i manewrowość naszego statku. Następnie mamy Frameshift Drive, czyli nasz napęd FSD, od którego oczywiście zależy zasięg naszego skoku. Następnie mamy moduł Life Support, który odpowiada za produkcję powietrza, atmosfery w naszym kokpicie. Tutaj ważną statystyką przy tym module jest ta ostatnia statystyka Emergency Life Support, to znaczy po tym, jak Life Support zostanie zniszczony lub go wyłączymy, bo możemy też ten moduł po prostu wyłączyć i wtedy on przestanie produkować powietrze w naszym kokpicie. I ta wartość tutaj oznacza, przez jaki czas jeszcze będziemy mogli bez tego modułu się obyć. To znaczy na przykład po rozbiciu naszej szybki w statku, po rozbiciu naszego kokpitu, bo też tak się może zdarzyć, że podczas walki jakaś rakieta nam rozbije nasz kokpit, naszą szybę. Ja tak mówię, szybę w cudzysłowie, bo to już nie pamiętam, to jest jakiś stop czegoś tam taki przezroczysty. W każdym razie no szyba w cudzysłowie, bo to nie jest szkło. W każdym razie po rozbiciu naszego kokpitu, no tutaj przy tym module mamy 7 minut i 30 sekund, żeby po prostu dotrzeć do takiej stacji i naprawić sobie właśnie ten moduł. W ogóle po wleceniu do stacji, po przekroczeniu wlotu do stacji, tej takiej koperty tak zwanej, tam już jest atmosfera, czyli tam już po prostu to powietrze się nam automatycznie uzupełni. Co nie oznacza, że ten moduł będzie naprawiony. Oczywiście musimy go sobie naprawić, moduł lub ten kokpit po prostu, tą szybkę tak zwaną. Idąc dalej, moi drodzy, mamy pod Life Supportem mamy Power Distributor i to jest moduł, który odpowiada za nasze pipsy. Pamiętacie, mówiłem Wam o tym w chyba drugim albo trzecim odcinku tego poradnika. To jest zarządzanie energią podczas lotu, czyli energia silników, broni i osłon. I tutaj te statystyki mówią nam po pierwsze o pojemności danego systemu, czyli capacity, jak również drugą statystyką jest recharge, czyli prędkość odnowy tej naszej energii w tym kapacitorze, w danym systemie. Następnym modułem są sensory, czyli to jest nasz skaner, który mamy na środku naszego HUD-a. No i tutaj oczywiście ważną statystyką jest maksymalny zasięg, bo na taką odległość nasz skaner będzie działał i z takiej odległości maksymalnie będzie mógł wykryć inne obiekty. Oraz target scan angle, to jest kąt, przy którym nasz skaner będzie łapał na przykład skanowanie obiektów typu navbeacon. I ostatnim modułem typu core, czyli tym niezbędnym, jest oczywiście zbiornik paliwa. No tutaj nie za wiele można powiedzieć, ma on po prostu pewną pojemność i tyle paliwa po prostu do niego możemy zatankować. Tak przedstawiają się moduły typu core, czyli te niezbędne. Teraz opowiem Wam pokrótce o modułach opcjonalnych.
Tych modułów opcjonalnych, jak widzicie, jest o wiele, wiele więcej niż tych głównych. Omówię Wam je teraz krótko po kolei, natomiast szczegółowo będziemy je sobie omawiać, tak jak mówiłem wcześniej, w odcinkach poświęconych poszczególnym aspektom gry. I tak po kolei mamy AFMS, czyli Out of Field Maintenance System. To jest moduł, który służy do naprawy innych modułów. To znaczy, kiedy jakiś moduł, właśnie kiedy to Integrity, o którym mówiłem wcześniej, spadnie nam do zera, to przy pomocy tego modułu możemy sobie taki moduł w locie po prostu naprawić. Cargo Racks, no to są po prostu kontenery na nasze cargo, które wkładamy do ładowni. Collection Limpets, w ogóle limpety, te limpety, to są takie drony, które... takie uniwersalne drony, które służą do różnych rzeczy i ich zastosowanie dyktowane jest właśnie przez typ kontrolera tych dronów, który zastosujemy. I tu właśnie mamy pierwszy z nich, który się nazywa Collection Limpets i ten kontroler służy do zbierania towarów z przestrzeni. To znaczy po wystrzeleniu limpeta z tego kolektora, z tego Collection Limpet Controller, ten limpet będzie się zachowywał jako po prostu zbieracz towaru z przestrzeni. Decontamination Limpet służy do pozbywania się żrącej substancji z naszego kadłuba, którą zostawiają na nim ataki targoidów. Dalej mamy docking computer, czyli po prostu komputer dokujący, który sam za nas zadokuje nasz statek. Jeżeli mamy ten moduł zamontowany na naszym statku i podlecimy pod stację, po czym wyzerujemy prędkość do zera, zmniejszymy prędkość do zera, to nasz statek zacznie automatycznie dokować. Tutaj należy zauważyć, że dzisiaj mamy 16 kwietnia i 23, za kilka dni, za tydzień czasu, wychodzi nowy update do Elity, który wprowadzi nowy moduł, mianowicie Advanced Docking Computer, i ten zaawansowany komputer dokujący będzie również w stanie wystartować naszym statkiem z pada, ze stacji lub z outpostu. Dalej mamy FSD Booster, to jest moduł, który należy sobie odblokować u Guardianów, tak zwanego Guardian Tech Broker, czyli handlarza technologią Guardianów, czyli tej starożytnej, wymarłej rasy. No i on po prostu służy do zwiększania, on zwiększa nasz zasięg naszego napędu FSD. Dalej mamy FSD Interdictor i to jest moduł, który służy do wyciągania innych statków z Supercruise'a. Na pewno nieraz mieliście taką sytuację, że lecieliście sobie swoim statkiem i nagle ktoś was zaatakował od tyłu i musieliście takim tunelem jakby uciekać przed interdykcją. No i ten właśnie interdiktor służy do atakowania w ten sposób innych statków w Supercruise. Fighter Hangar to są po prostu hangary służące do przewożenia mniejszych myśliwców na pokładzie naszych większych statków. Obecnie można je zamontować na kilku typach statków, m.in. Anakondzie, Katerze, Korwecie Federalnej, chyba też Beludze, tym wielkim statku pasażerskim, liniowcu. Najmniejszym statkiem, na którym można ją, te hangary zamontować, jest Killback Lacona. I po prostu przewożąc takie fightery, takie małe myśliwce, możemy sobie do nich wynająć na przykład pilota NPC, który będzie nimi pilotował i pomagał nam w walce. Możemy również zaprosić na swój statek jakiegoś kolegę lub koleżankę i oni również mogą te myśliwce wtedy razem z nami pilotować. Następnie mamy Fuel Scoop i to są moduły służące do tankowania paliwa z atmosfery gwiazd. Niezbędny moduł oczywiście przy eksploracji. Dalej mamy dodatkowe zbiorniki na paliwo, czyli Fuel Tanks. Następnie mamy kolejny kontroler limpetów, Fuel Transfer Limpets, i ten moduł pozwala na przekazanie paliwa innemu graczowi lub innemu statkowi. To nie musi być inny gracz, to może być również NPC. Następnie mamy Hash Breaker Limpet i to jest kolejny kontroler, i ten moduł pozwala na zhakowanie ładowni innego statku i po prostu wywalenie towarów, które ten statek przewozi w przestrzeń. Oczywiście niezbędny moduł przy karierze pirata. Dalej mamy Hull Reinforcements i Module Reinforcements i te moduły po prostu to jest opancerzenie naszego kadłuba lub modułów. Następnie mamy Passenger Cabins, czyli kabiny pasażerskie, które jak sama nazwa wskazuje służą do przewozu pasażerów. Dalej mamy Planetary Vehicle Hangars i ten hangar służy do przewozu łazików planetarnych, którymi później możemy poruszać się, pojeździć sobie po powierzchni planety. Dalej mamy Prospecting Limpets i ten kontroler służy do badania zawartości asteroid. Dzięki temu górnicy mogą sprawdzić zawartość danej asteroidy i na tej podstawie podjąć decyzję, czy opłaca się ją w ogóle wydobywać z tej asteroidy jakieś surowce, czy nie.
Następnie mamy Recon Limpet. Te limpety służą do hakowania anten nadawczych czy różnych nadajników, komunikatorów i tego typu rzeczy. Refinery to jest po prostu rafineria, która jest niezbędna przy górnictwie i ona służy po prostu no, do przetwarzania surowej rudy metali czy też minerałów na metale i minerały. Repair Limpets służą do naprawiania kadłuba naszego lub innych statków. To jest różnica właśnie przy tym AFMS, przy tym Auto Field Maintenance System, gdzie on może naprawić tylko nasze moduły wewnętrzne, natomiast Repair Limpet naprawia nasz hull lub również hull innego statku, jeżeli ten limpet wystrzelimy tego drona w kierunku innego statku. Research Limpet na chwilę obecną służy, jest tylko wykorzystywany w jednym celu, a mianowicie do pozyskiwania tkanki z biologicznych statków targoidów, bo obcy targoidzi, ta rasa, z którą ludzkość obecnie prowadzi wojnę, lata takimi biostatkami, no i ten limpet służy do pozyskiwania tkanki z tych statków do badań. Następnie mamy Shield Cell Banki, o których już wspominałem wcześniej. Ten moduł służy do doładowywania osłony podczas walki, kiedy nasza osłona już ma się ku końcowi. Możemy odpalić ten moduł i wtedy nasza osłona zostanie doładowana dodatkowymi kilojoulami, czy przepraszam, megajoulami nawet. Natomiast również podnosi się wtedy bardzo mocno temperatura naszego statku. Dalej mamy Shield Generators, czyli po prostu generatory osłon. No to są po prostu moduł, który zapewnia naszemu statkowi właśnie osłonę, tarczę energetyczną. Natomiast tutaj trzeba zauważyć, że zauważcie, że ten moduł osłony są w kategorii modułów opcjonalnych. To oznacza, że nie jest to moduł niezbędny do funkcjonowania naszego statku. Możemy równie dobrze latać sobie statkiem bez osłon. Także tutaj to warto o tym wspomnieć tutaj. Następnym i ostatnim modułem na tej liście są skanery powierzchni. Ten moduł służy do wystrzeliwania takich sond, dzięki którymi możemy zmapować powierzchnię danej planety. To jest moduł w zasadzie niezbędny przy odkrywaniu, przy eksploracji kosmosu. To były, moi drodzy, moduły opcjonalne. Teraz opowiem Wam troszeczkę o typach broni. Tutaj zauważcie, że te bronie, przejdźmy sobie może na mój 4A Beam Laser. Zauważcie, że tutaj typy czy klasy tych broni, niektóre klasy są pominięte, to znaczy widzimy, że mamy klasę A, klasę C, klasę D, klasę E, jak również klasę F na samym dole tutaj, natomiast nie ma klasy B właśnie. Nie do końca wiem, na czym to dokładnie polega, nie wiem, czy ta klasa ma się tak samo do siebie jak klasy tych modułów opcjonalnych i głównych, nie mam pojęcia po prostu. Natomiast no, te klasy tutaj wyglądają troszeczkę inaczej. Wróćmy sobie jeszcze na chwilę do głównego menu tych wszystkich broni. Nie będę wam ich teraz opisywał, nawet tak pobieżnie, bo te bronie sobie opiszemy przy okazji odcinka o walce. Natomiast zwrócę waszą uwagę na typy broni. Jak widzimy, tutaj mamy zaznaczoną broń termiczną, czyli thermal. Kolejnym typem broni jest broń kinetyczna i broń explosives, czyli różnego typu rakiety, miny i tak dalej. Do broni termicznych zaliczamy na przykład wszelkiego typu lasery i bronie termiczne zadają większe obrażenia osłonom statków. Natomiast bronie kinetyczne to są wszelkie bronie, które wystrzeliwują pociski, czyli działa, jakieś działa maszynowe, railguny i tego typu rzeczy. I no tutaj widzimy, że na przykład railgun jest bronią, jakby, która ma dwa typy, jakby. To jest broń jednocześnie kinetyczna i termalna. Natomiast no, wracając do broni czysto kinetycznych, te bronie zadają o wiele większe obrażenia kadłubom statków. To nie oznacza, że broni termalnej nie możemy używać na kadłuby, a broni kinetycznej na osłony, bo ona również będzie działać, natomiast będą zadawać te bronie jakby nawzajem mniejsze obrażenia osłonom i kadłubom. Z tego względu też warto mieć u siebie na statkach zamontowanych na przykład jeden typ broni termicznej, którym ściągamy osłony wrogim statkom, następnie przełączamy się na broń kinetyczną i atakujemy tą bronią kinetyczną kadłub wrogich statków. To jest taki główny podział tych broni. Teraz jeżeli wejdziemy sobie na konkretną broń, czyli na przykład ten beam laser, czyli laser wiązkowy, to zobaczymy, że powiedzmy tutaj laser rozmiaru 4, są go dwa typy. One się różnią tą ikonką tutaj. Te ikonki zobaczymy tutaj również na górze przy tym filtrze i co one oznaczają? One oznaczają typ mocowania broni na naszym kadłubie.
Ten celownik taki, ta pierwsza ikonka, oznacza mocowanie sztywne, to znaczy, że ta broń nie może się w żaden sposób na naszym kadłubie poruszać sama i żeby trafić przeciwnika, musimy po prostu manewrować naszym statkiem. Musimy ustawić dziób naszego statku przodem do naszego przeciwnika i go po prostu dopiero wtedy zaatakować. Ten taki, takie dwie elipsoidy się przecinające oznaczają broń na tak zwanym gimbalu. I broń na gimbalu, tutaj widzimy również jest ona pokazana, broń na gimbalu pozwala na pewien zakres poruszania się tej broni na takim wysięgniku i ta broń sama automatycznie śledzi cel, który mamy obecnie zaznaczony. To oczywiście sprawia, że o wiele łatwiej trafić w taki cel, natomiast bronie na gimbalach zawsze zadają mniej obrażeń niż bronie na tych fiksach tak zwanych, czyli na tym mocowaniu sztywnym. No i ostatnim typem, jak sama ikonka tutaj wskazuje, to jest broń na wieżyczkach i ona pozwala na pełny obrót broni po takiej półkuli, czyli 180 stopni w każdą stronę. I broń na wieżyczkach zadaje najmniej obrażeń, natomiast oczywiście no plusem jest to, że można strzelać na przykład również do tyłu, czy bezpośrednio pionowo do góry lub do dołu, jeżeli jest zamontowana na dolnej części naszego kadłuba. Właśnie na tym polega broń na wieżyczkach, natomiast tutaj zobaczcie, że przy tej broni na wieżyczkach jest jeszcze taka ikonka takiego chłopka z takim jakby nadajnikiem, to oznacza, że broń na wieżyczkach może zostać wykorzystana w multicrew, czyli możemy zaprosić sobie innego pilota na nasz statek, kolegę czy koleżankę i ten pilot, gość na naszym statku może zasiąść na naszych wieżyczkach i je obsługiwać po prostu zostawiając nam na przykład latanie, a nasz gość będzie sobie tymi wieżyczkami strzelał. Tak w dużym skrócie przedstawia się klasyfikacja broni i ostatnim typem modułów, o którym Wam opowiem, są moduły użytkowe, czyli utility. Tutaj zauważmy, że wszystkie sloty utility są rozmiaru 1, czyli po prostu te wszystkie moduły są takiej samej wielkości. Natomiast one mają również swoje klasy od A do E, tak jak tamte inne moduły opcjonalne, czy też te główne. Natomiast zauważmy, że na przykład heatsinki to są moduły klasy I. Też nie do końca wiem, co ta klasa I oznacza, szczerze mówiąc. Tak jak mówiłem na początku, niektóre moduły są wyjątkami od tej takiej standardowej klasyfikacji od A do E i właśnie heatsink od A do E. I właśnie heatsink jest jednym z takich wyjątków. Przyjrzyjmy się teraz typom tych modułów użytkowych. Nie ma ich zbyt wiele, jak widzicie. I teraz tak, po kolei. Chaff launchers to są wyrzutnie chaffów, czyli takich przeszkadzajek, które zakłócają właśnie działanie broni na gimbalach. Jeżeli wasz przeciwnik ma broń na gimbalach i ona was automatycznie namierza, to po wystrzeleniu chaffa ta broń zacznie wariować i jakby skakać po całym ekranie, co bardzo, bardzo utrudni trafienie w cel. ECM to jest system ogłupiający torpedy. Moduły eksperymentalne, tutaj widzimy, że to jest Xeno Scanner i Shootdown Field Neutralizer, to są moduły służące do walki z targoidami. O nich będę Wam opowiadał w ogóle w zupełnie innym odcinku. Heatsink Launchers to są moduły, to są takie kartridże, które zbierają ciepło naszego statku do tego kartridża, powodując opadnięcie temperatury naszego statku do 0% i ten kartridż jest później wyrzucany w przestrzeń. To się przydaje przy lataniu na zimno, czyli w tym tak zwanym Silent Running. Dalej mamy Kill Warrant Scanner. Kill Warrant Scanner pozwala na przeskanowanie innych statków i sprawdzenie, czy są na nich nałożone jakieś kary w jurysdykcji innej niż ta, w której obecnie latamy. O jurysdykcji, całym systemie jakby polityczno-prawnym mówiłem w poprzednim odcinku, także jeżeli nie wiecie, o co chodzi, to wróćcie sobie do niego i obejrzyjcie. Manifest Scanner pozwala na przeskanowanie ładowni danego statku. Wtedy możemy się dowiedzieć, co dokładnie dany statek, jakie towary dokładnie przewozi w swojej ładowni. Oczywiście niezbędny moduł w zasadzie dla piratów. Point Defense to są takie zautomatyzowane wieżyczki, czy też mini wieżyczki, które zestrzeliwują rakiety, które mogą na nasz statek być nakierowane. Pulse Wave Analyzer to jest moduł, którego używają górnicy do skanowania pasa asteroid, już będąc w tym pasie i ten Pulse Wave on wypuszcza taką falę, właśnie taki puls energetyczny i podświetla asteroidy, w których mogą znajdować się do wydobycia różne surowce. Shield Booster po prostu to jest zwiększenie zasobności naszej tarczy, naszych osłon.
I Wake Scanner pozwala na przeskanowanie tak zwanego High Wake'a, czyli to są te takie niewidoczne chmury w cudzysłowie, które zostawiają inne statki po wyjściu do hiperprzestrzeni, po wykonaniu skoku hiperprzestrzennego. I przeskanowanie tej chmury tym Wake Scannerem pozwala na wyświetlenie nazwy systemu docelowego, do którego ten statek skoczył. Czyli jeżeli na przykład, nie wiem, ścigamy jakiegoś pirata i ten pirat nam ucieknie do innego systemu, to mając ten moduł możemy sobie za nim do tego systemu podążyć. Tak, moi drodzy, przedstawiają się moduły opcjonalne. Szybko, króciutko Wam jeszcze powiem o livery. Tutaj w livery mamy, tak jak mówiłem, to są po prostu, to jest kosmetyka statków, myśliwców, łazików. No i tu możemy sobie zmienić na przykład głos komputera pokładowego. Greetings, commander. Bienvenue, commando. Je suis... Saludos, commandante. Privetstvuy, commandir. Ja to Maxim. Maxim, uwielbiam Maxima. Mam go na kilku statkach założonego. Maxim jest po prostu wspaniały. Słuchajcie, możemy sobie zmienić również malowanie naszego statku na różne inne. To oczywiście te wszystkie malowania trzeba kupić w sklepie Frontiera za prawdziwą gotówkę. Oni z tego żyją w zasadzie. Także... te wszystkie malowania, które tu widzicie, ja sobie niestety musiałem zakupić za gotówkę. No, tu możemy sobie nadać nazwę naszemu statkowi, jakieś ID, tak i nalepić tutaj właśnie nalepkę z nazwą naszego statku i tak dalej. No, tu mamy różne naklejki, spoilery, jakieś skrzydełka, bampery i tak dalej, kolor laserów, tak zwane bobbleheady na pulpit, czyli to są te takie właśnie pierdołki różne na pulpicie. No cała w zasadzie kosmetyka właśnie jest w tym livery. I to by było na tyle w zasadzie, moi drodzy, jeżeli chodzi o outfitting. Za chwilę powiem Wam jeszcze o stronie Coriolis, która służy do takiego budowania sobie buildów statków jakby na sucho. Natomiast zanim przedstawię Wam tą stronę, jeszcze powiem Wam mały protip. W momencie sprzedaży naszego statku, czyli jeżeli wyjdziemy sobie tutaj na shipyard i na przykład powiedzmy, że no, chcę zmienić ship na, przepraszam, statek na Mambę. Mogę ten statek w tym momencie sprzedać za 72 miliony kredytów, jak widzicie. Natomiast przy sprzedaży statku w ten sposób tracimy na wszystkich modułach, które są na tym statku założone, 10% ich wartości. Te wszystkie moduły tutaj, jak widzimy, tam wyżej jeszcze były bronie i tak dalej. Przy sprzedaży statku razem z tymi modułami dostaniemy o 10% mniej kasy za te moduły. Więc co warto zrobić, jeżeli chcemy się pozbyć danego statku, mamy na nim założone jakieś moduły, których już więcej nie potrzebujemy, po prostu wchodzimy w outfitting, sprzedajemy te wszystkie moduły w outfittingu pojedynczo, co sprawi, że odzyskamy za nie 100% gotówki i dopiero wtedy sprzedajemy nasz statek jakby pustą skorupę, bez żadnych modułów. W ten sposób upewniamy się, że odzyskamy całą gotówkę za ten statek i moduły, które na nim mamy zamontowane. To był taki mały protip ode mnie, moi drodzy. No i teraz, tak jak mówiłem, zaprezentuję Wam stronę Coriolis. Adres Coriolisa to po prostu https://coriolis.io. I tu, jak widzimy, mamy listę wszystkich statków. Po kliknięciu w dany statek również mamy tutaj podane ich wszystkie statystyki. To jest bardzo fajna strona do, w ogóle do porównywania sobie statystyk różnych statków i osiągów. No i powiedzmy, że chcemy sobie zbudować, no powiedzmy, że delfina. W tym momencie po kliknięciu widzimy, że mamy tak jakby cały outfitting tutaj przedstawiony i możemy sobie tutaj po prostu ten nasz statek zbudować. Czyli powiedzmy, że chcemy na przykład Reinforced Alloy grodzie, elektrownie chcemy 4A, trastery powiedzmy 5D i tak dalej. Możemy sobie tutaj właśnie na sucho cały statek przygotować bez potrzeby wchodzenia do gry, szukania tego statku, gdzie on w ogóle jest, czy wszystkie moduły są dostępne na danej stacji. Więc zanim sobie taki statek zbudujemy w grze, możemy sobie go tutaj zbudować po prostu bezpośrednio jakby na tej stronie. Dostaniemy podane, no tam wsadzam do niego moduły, tak po prostu na szybko, losowo, jakieś bronie, bla bla bla, utility, powiedzmy, że te heatsinki sobie zamontujemy do wydalania ciepła i jednego shield boostera, na przykład klasy B. I tutaj po pierwsze automatycznie wtedy na górze mamy podane wszystkie statystyki, one się zmieniają na bieżąco podczas budowy tego naszego statku teoretycznej. Na dole mamy również podane takie rzeczy jak na przykład koszt
tego statku, koszt wykupu, czyli tego ubezpieczenia, o którym mówiłem Wam na początku tego odcinka. Tutaj mamy całe zarządzanie energią, pobór mocy i tak dalej. No wszystkie statystyki, które tylko sobie możecie wyobrazić, tutaj właśnie macie. Możemy sobie ustawić te statystyki w zależności od tego, ile paliwa mamy na pokładzie, ile mamy załadowanego cargo do tego statku i tak dalej. No tu wszystkie te statystyki są nam podane. Poza tym, kiedy już mamy taki build przygotowany, możemy go sobie zapisać po prostu pod jakąś nazwą. Powiedzmy, że to jest Delfin testowy. Klikamy save ikonkę i w tym momencie możemy go sobie zapisać. Tu buildy mamy podane. Ja akurat tutaj nie mam odbiorca rury. To było do jednego eventu z husarią, ten Sidewinder. Natomiast tu widzicie, no mogę sobie tego Sidewindera teraz kliknąć i mogę go sobie tutaj odtworzyć, ten build, który sobie wtedy przygotowałem. I tutaj możemy sobie właśnie różne buildy zapisywać. Do tego mamy oczywiście porównywarkę różnych buildów, czyli możemy sobie przygotować dwa różne buildy tego samego statku, na przykład jeden z samymi laserami, a drugi z bronią mieszaną i porównać, jak to się będzie miało do siebie, jaki będzie pobór mocy, jak będzie wyglądało zadawanie obrażeń taką bronią i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo opcji. Polecam Wam tą stronę bardzo gorąco. W zasadzie mogę powiedzieć, że korzystają z niej wszyscy doświadczeni piloci, których znam. Jest to strona naprawdę nieoceniona. Bardzo, bardzo Wam ją polecam. I to by było na tyle, jeżeli chodzi o odcinek o podstawach wyposażania statków. Mam nadzieję, że był on w jakiś sposób dla Was przydatny. Jeżeli się Wam podobał, zostawcie mi łapkę w górę, zostawcie mi komentarz. Napiszcie może, jakie odcinki jeszcze chcielibyście zobaczyć, bo w zasadzie już powoli zbliżamy się do końca takich podstaw. No niby tam już dwa odcinki temu mówiłem, że to już koniec podstaw, ale jednak te podstawy to są jeszcze ciągle podstawy tej gry, tak naprawdę można powiedzieć, to o czym wam teraz mówię. Także tych takich podstawowych rzeczy jeszcze troszeczkę będzie, natomiast już naprawdę zbliżamy się jednak do końca tych podstawowych rzeczy i później chciałbym zacząć robić odcinki troszeczkę bardziej zaawansowane, więc napiszcie mi może w komentarzach, czego oczekujecie, co chcielibyście zobaczyć na kanale, jaki poradnik chcielibyście, żebym opracował i pomyślimy, zobaczymy, ja z tego sobie coś wybiorę i pomyślimy, co zrobić dalej. W moim planie było generalnie następnie w planach miałem zrobienie poradników na temat różnych profesji gry, czyli właśnie na temat walki, eksploracji, handlu, górnictwa, ratowania ludzi i tak dalej, i tak dalej. Chyba, że macie inne pomysły, piszcie w komentarzach, a tymczasem żegnam się z Wami. Jak zawsze życzę Wam bezpiecznych lotów, trzymajcie się, cześć!